Wydaje się, że ja zadaję sobie pytanie i może będzie jakaś okazja, żeby to pytanie Szymonowi Hołowni zadać po prostu on the record. Jakby, czy on przewidywał taki rozwój wydarzeń, w którym to przywracanie, czy te zmiany w praworządności, inne historie, zmiany w mediach publicznych doprowadzą do tego, że ta polaryzacja wzrośnie tak bardzo, że on sam stanie się częścią de facto, stanie się jej częścią. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że z jednej strony politycy PiS-u, czy to środowisko, myślę, klubów Gazety Polskiej, Telewizji Republika, czy jakby tej osłony medialnej, która jest za prawicą w Polsce, że ona jakąś agendę narzuca, natomiast ostatecznie za agendą przemawia to, co ma do powiedzenia Jarosław Kaczyński, prawda? I jakby on jest tym, można powiedzieć, punktem odniesienia dla oceny tego, czego dotyczy marsz. Z punktu widzenia przeciętnego obywatela, ten sam Sąd Najwyższy jednego dnia twierdzi a drugiego dnia twierdzi B, no to jak przeciętny obywatel ma potem wierzyć w jakiekolwiek prawo, w jakąkolwiek praworządność? I to jest najbardziej przerażające, że liderzy głównych obozów politycznych bawią się zapałkami, gdzie nasze państwo prawa już płonie od co najmniej 8 lat, a oni dalej bawią się zapałkami i próbują to państwo prawa coraz bardziej podpalać dla własnych interesów partyjnych. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej dyskusji Nowej Konfederacji. No, w dyskusjach tych skupiamy się z reguły na wydarzeniach bieżących, na tym, co dzieje się, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Z reguły omawiamy wydarzenia międzynarodowe, ale bieżąca sytuacja krajowa zmusza nas do tego, żebyśmy skomentowali wspólnie z naszymi gośćmi, ale też przybliżyli, wyjaśnili Państwu nieco genezę bieżących wydarzeń. A dzisiaj skomentujemy oczywiście ostatnie działania zarówno prezydenta w obszarze wszystkim znanym, związanym z ułaskawieniem byłych ministrów, obecnych jeszcze posłów. Porozmawiamy sobie o tym, jak przebiegł marsz zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Porozmawiamy sobie o społecznych i politycznych skutkach tak naprawdę sytuacji polityczno-prawnej, która wytworzyła się obecnie w Polsce, a to, że o tym porozmawiamy, świadczy skład naszych dzisiejszych gości, bo witam serdecznie pana profesora Łukasza Młyńczyka. Pan profesor jest politologiem, profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam serdecznie. Warszawskiego od 3 lat. Warszawskiego od 3 lat w takim razie. Przepraszam bardzo. Witam pana mecenasa Tomasza Półrula, prawnika, publicystę, radcę prawnego, no i co ważne, współautora książki wydanej przez Nową Konfederację pod tytułem Upadła praworządność. Dobry witam wieczór. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie do dyskusji. I witam pana redaktora Michała Kolanko, związanego z Dziennikiem Rzeczpospolita, dziennikarzem, publicystą, też gościem niektórych naszych rozmów. Witam serdecznie. Dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie również. Ja dziękuję za możliwość spotkania się dzisiaj z panami. No i na początek, drodzy panowie, ulicami Warszawy przeszedł wczoraj marsz organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość oraz środowisko związane między innymi z Gazetą Polską, z Telewizją Republika, no i z samą Partią Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ posłowie partii bardzo aktywnie włączali się przez ostatnie tygodnie w promocję tego wydarzenia, zachęcając wszystkich, którym zależy na Polsce, jak nazywano to w mediach, aby przybyli tego dnia do Warszawy. No i tam między innymi wśród haseł o zamachu stanu, o tym, że czeka nas właściwie już tylko pełzająca dyktatura i niemalże w niecały miesiąc od przejęcia władzy przez obecną ekipę rządzącą doszło do podeptania zasad prawa i podeptania konstytucji.
jak zwracano uwagę w licznych przemówieniach w dniu wczorajszym. Drodzy panowie, ja chciałam zapytać właściwie, o czym tak naprawdę był ten marsz, bo pamiętamy sprzed kilku tygodni zapowiedzi, że będzie to marsz w obronie wolnych mediów. Po przejęciu mediów publicznych przez obecnie rządzącą ekipę miał być to marsz w obronie dziennikarzy, w obronie wolności słowa. Suma summarum stało się tak, że marsz stał się demonstracją wsparcia dla dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali zatrzymani, zostali doprowadzeni do więzienia na mocy wyroku sądowego. Mówimy oczywiście o ministrach Mariuszu Kamińskim i pośle Macieju Wąsiku. W takim razie, panowie, o czym był ten marsz? Patrząc na to, od czego się zaczął, w jaki sposób był zapowiadany, a jak się właściwie skończył, na jakich hasłach, sformułowaniach opierał się wczoraj i co to tak naprawdę oznacza dla naszej bieżącej polityki i dla zbliżających się wyborów europejskich samorządowych. Panie profesorze, chciałabym zacząć od pana. Niewątpliwie dynamika zdarzeń politycznych w Polsce jest tak duża, że rzeczywiście zapowiadanie czegoś na 2 czy 3 tygodnie wcześniej musi uwzględniać fakt, że wiele się może wydarzyć, czy wiele może się zmienić. Rzeczywiście te okoliczności, raz, że trochę się wyczerpał, na pewno wyczerpała się temperatura trochę tego sporu o media publiczne i tego pierwszego, można powiedzieć, uderzenia takiego mentalnego z jednej i z drugiej strony. W związku z tym to siłą rzeczy trochę stygło. Dochodziło do tego element ujawnionych zarobków tych głównych, można powiedzieć, dziennikarzy, najbardziej znanych dziennikarzy pracujących do tej pory w telewizji publicznej. W związku z tym to też pojawiło się jako taki aspekt, który sprawiałby za tym, że nie do końca o tego typu obronę wolnych mediów wyrażoną wysokimi uposażeniami powinno chodzić. No i oczywiście ta sprawa najważniejsza, czyli sprawa posłów, byłych posłów, tu opinie są podzielone, Kamińskiego i Wąsika, która w tych ostatnich dniach, można powiedzieć, zdominowała wydarzenia. No, przykryła chociażby wystąpienie przed Komisją Śledczą Jarosława Gowina, tak? W związku z tym to gdzieś oscylowało wokół tego tematu i siłą rzeczy to przełożyło się na ten marsz i na tą tematykę, która została podjęta. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że z jednej strony politycy PiS-u, czy to środowisko, myślę, Klubów Gazety Polskiej, Telewizji Republika, czyli jakby tej osłony medialnej, która jest za prawicą w Polsce, że ona jakąś agendę narzuca, natomiast ostatecznie za agendą przemawia to, co ma do powiedzenia Jarosław Kaczyński, prawda? I jakby on jest tym, można powiedzieć, punktem odniesienia dla oceny tego, czego dotyczy marsz, czyli jego wyjście, jego tam 11 minut czy 12 minut przemówienia, w którym on zarysowuje znowu pewną wizję tego, co w jego przekonaniu jest, dzieje się aktualnie i co z tym powinno się zrobić, jak powinno się to można powiedzieć, rozpatrywać na przyszłość. Oczywiście ta wizja była katastroficzna, to tak naprawdę można powiedzieć, że z tych słów wynikało, że żegnamy się w zasadzie z państwowością jako Polacy, tak? To jest w zasadzie, no, jesteśmy już tam, żeby być na przedmurzu federalizacji Unii Europejskiej i tak naprawdę będziemy tylko zamieszkiwali terytorium dawniej określane jako Rzeczpospolita Polska, więc można powiedzieć, że tego typu taka radykalna opinia pojawiła się. To była ta narracja przypominająca oczywiście jego już wcześniejsze sprzed lat wystąpienia na miesięcznikach smoleńskich, prawda? Czyli to było to zagrzewanie, można powiedzieć, elektoratu do takiego, no może nie tyle do boju, ile można powiedzieć, podkreślania tej, podniesienia cały czas, tak, tej bardzo wysokiej emocji, która nam towarzyszy, tak, żeby utwierdzić w przekonaniu, że to, co się dzieje, to, co się wydarzyło po 15 października i później po utworzeniu rządu Donalda Tuska, że to o tu mamy do czynienia z kolejnym pogrzebem demokracji, zamachem stanu, bo no, można powiedzieć, od poniedziałku mieliśmy chyba już 3 zamachy stanu, w związku z tym jakby to obfituje, można powiedzieć, ta temperatura sporu politycznego jest bardzo gorąca i obfituje z bardzo wiele wydarzeń, których my troszeczkę, można powiedzieć, nie nadążamy wręcz z ich komentowaniem. W związku z tym to też jest jakby ta rzeczywistość, którą my się musimy mierzyć, niejako wybierać, można powiedzieć, z tego strumienia świadomości Jarosława Kaczyńskiego to, co w danym momencie jest najważniejsze.
Bardzo ważną rzecz podkreślił pan profesor, mówiąc właśnie o tych wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego. Rzeczywiście bardzo długie przemówienie wczoraj podczas marszu, właściwie zaraz na jego początku. I tak, padały tam takie sformułowania jak praktyczna likwidacja naszego państwa, taki jest plan europejski. Padały sformułowania, że o tym, że przez dziesiątki lat właściwie będziemy musieli odbudowywać to, co przez zaledwie 3 tygodnie zdołała zniszczyć koalicja rządząca. Panie redaktorze, ja również podzielam opinię pana profesora, że chyba to już gdzieś słyszeliśmy, tak? Jest to pewien powrót do retoryki Jarosława Kaczyńskiego z okresu PiSu będącego w opozycji w latach 2007-2015, ale zastanawiam się, czy to wczorajsze wydarzenie i cała otoczka medialno-polityczno-prawna właściwie wobec panów Wąsika i Kamińskiego to pana zdaniem jest zaczyn na kolejny taki polityczny mit tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość? No tak, Prawo i Sprawiedliwość by chciało, ale myślę, że ten marsz czy ta demonstracja w zasadzie z czwartku no jest jednak takim momentem takim tworzącym zręby tego, jaką PiS ma być opozycją, bo do tej pory przez te tygodnie czy miesiące od zmiany władzy, praktyczna zmiana władzy oczywiście miała miejsce miesiąc temu z zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska, że zastanawialiśmy się, jaką opozycją będzie PiS, na jakie postawi tematy, no i też czy Jarosław Kaczyński utrzyma w ogóle na krótką, na długą metę w Prawie i Sprawiedliwości przywództwo, czy partia Jarosława Kaczyńskiego się po prostu nie rozpierzchnie jak wojsko po bitwie przegranej, rzecz jasna. I wydaje się, że wczoraj głównym celem, głównym takim elementem tego na pierwszym etapie PiSu jako opozycji jest właśnie taka totalna konsolidacja wokół tych tematów, które są już zarysowane, też tematów europejskich. Wszystko jest bardzo mocno przejaskrawione, ale właśnie po to, żeby nikt w tej chwili z Prawa i Sprawiedliwości nie chciał odejść, ale też nie chciał odejść za kilka miesięcy, gdy zakończy się kampania samorządowa, później europejska, i zarówno w kampanii samorządowej, jak i w europejskiej PiS niemal na pewno poniesie straty, nie wiemy jeszcze tylko jak duże. Sami politycy PiS, gdy się z nimi rozmawia, to oni oczywiście się z tym liczą, więc to ma być taki żelazny uścisk Jarosława Kaczyńskiego wobec przede wszystkim swoich ludzi, tak? Nie tylko polityków, ale też działaczy, tych wszystkich zaangażowanych w te oddolne, mniej lub bardziej oddolne projekty, które też, powiedzmy sobie szczerze, ich słabość zarówno tego ekosystemu medialnego, jak i takiego, nazwijmy to, aktywistycznego i samych struktur PiSu i tego, co jest wokół niego, też spowodowała, że zwłaszcza jeśli chodzi o struktury, tak, spowodowała, że PiS wybory przegrało. To był jeden z czynników, które do tego doprowadziły. I teraz wydaje się, że największym ryzykiem dla PiSu byłoby to, że PiS się po prostu rozpierzchł, tak, że byłyby secesje, rozłamy i tak dalej. To, co obserwowaliśmy w tej partii, w tym środowisku wcześniej po przegranych wyborach. No i ta sprawa, ten ton i ta sprawa, o której rozmawiamy, sprawa Wąsika i Kamińskiego, no jest takim, ma być takim cementem, który ten PiS sklei. Co więcej, w kuluarach mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński będzie chciał teraz doprowadzić do dalszej integracji prawicy wokół PiSu, tak? W grudniu ubiegłego roku do PiSu przyłączył się, czy został zreintegrowany ten projekt Adama Bielana, czyli Partia Republikańska. No i to ma być kierunek też w tym roku, też na tle oczywiście tego, o czym mówiłem, czyli tych potencjalnych i spodziewanych strat Prawa i Sprawiedliwości. Partia Republikańska, czyli właściwie pozostałości po rozbiorze partii Jarosława Gowina, który w międzyczasie w przebitkach z pomiędzy przebitkami z marszu oglądaliśmy również Jarosława Gowina zeznającego przed Komisją Śledczą do spraw przeprowadzenia wyborów kopertowych, ale o tym wątku jeszcze później. Natomiast mówiąc o przebitkach pojawiających się wczoraj w trakcie marszu, panie mecenasie, w międzyczasie wychodzi prezydent Andrzej Duda w towarzystwie żon osadzonych w więzieniu dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. W dość podniosłym tonie wypowiada się, zaświadcza de facto o krystaliczności charakterów obydwu skazanych, ale co najciekawsze, w wystąpieniu prezydenta mówi o tym, że pomimo tego, że w 2015 roku doszło już do ułaskawienia obydwu
obydwu polityków, on jednak decyduje się na ponowne wszczęcie procedury ułaskawieniowej, mimo to podtrzymując, jak już właśnie zdążyliśmy usłyszeć, że to ułaskawienie z 2015 roku cały czas pozostaje w mocy. Pytam pana, bo właśnie biorąc pod uwagę też książkę, którą Nowa Konfederacja wydała, Upadła praworządność, czy to, co wydarzyło się wczoraj, to, co zapowiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda, to jest właśnie symptom tej upadłej praworządności, że ułaskawiamy raz jeszcze, w dodatku kwitując to słowami, bo chcę, żeby teraz wydarzyło się wszystko zgodnie z procedurami i tak, jak należy. Powiem tak, dla mnie symptomem tej upadłej praworządności jest w zasadzie wszystko, co się dzieje w ostatnim czasie wokół tych sporów, o których tutaj mówimy, czyli zarówno te wszystkie dyskusje wokół ułaskawienia panów Kamińskiego i Wąsika, jak też to, co się działo wokół mediów publicznych. Jeżeli chodzi o kwestię samego wszczęcia procedury ułaskawieniowej, jest to procedura odrębna od samego aktu łaski, który prezydent którego prezydent może dokonać na podstawie konstytucji. I w rzeczywistości, moim zdaniem, nie chodzi tutaj o prawo, a bardziej o politykę. Mamy do czynienia z pewnym teatrem, bo prezydent, gdyby chciał, to mógłby ten akt łaski ponownie wydać, ewentualnie uzupełnić poprzedni akt łaski o ułaskawienie również po prawomocnym wyroku. Nie byłoby problemu, to wzmożenie polityczne trochę by się uspokoiło, emocje społeczne mogłyby się trochę uspokoić, ale oczywiste jest, że nie jest to w interesie tak naprawdę żadnego z dwóch dominujących obozów politycznych, no bo w mojej ocenie oba obozy polityczne, Platforma PiS, grają na polaryzację społeczną, na jak największą polaryzację. Jeżeli prezydent, który deklarował, że ten akt łaski, który był dokonany wcześniej, on jest ważny, on jest w mocy, teraz ponownie by akt łaski wydał, no to tak jakby się cofnął, wycofał ze swoich słów i stwierdził teraz zupełnie co innego, więc prezydent próbuje to jakoś obejść, próbuje podzielić się odpowiedzialnością z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, próbuje jego wciągnąć w tę procedurę. Co jest takim, można powiedzieć, półkrokiem wstecz, takim trochę zamydleniem też mam wrażenie dla własnego elektoratu, że niby nie jest to ponowne ułaskawienie, bo jest to trochę inna procedura, ale jednak no, próbujemy coś zrobić, żeby jednak tych kolegów wyciągnąć z więzienia. A teraz piłeczka po stronie Adama Bodnara, jeżeli prokurator generalny nie wyda pozytywnej opinii, jeżeli będzie przeciągał to postępowanie, to wtedy przedstawimy to opinii publicznej, że jest to wina rządu, a nie wina prezydenta, który mimo, że już ułaskawił i bezprawnie to ułaskawienie nie zostało uznane, to wciąż podejmuje wszelkie możliwe działania, żeby Kamińskiego i Wąsika ułaskawić ponownie. I tak jak pani zapytała na początku, o czym jest ten marsz, no to ja tutaj bym powiedział, że ten marsz przede wszystkim właśnie jest o polaryzację i o mobilizację elektoratu, który no jest trochę taki, mam wrażenie, zdezorientowany, zaniepokojony po przegranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość. I teraz trzeba znowu uzyskać to wzmożenie wokół tematu budzącego emocje. I mamy takie odwrócenie ról, gdzie wcześniej przez ostatnie 8 lat obóz Prawa i Sprawiedliwości nie przejmował się za bardzo konstytucją, nie przejmował się za bardzo zasadami państwa prawa. Bardzo często jechał po bandzie, czasami wręcz wprost łamiąc zasady praworządności, a druga strona krzyczała o obronie praworządności, wnosiła wniosek, hasła o konstytucji, w wielu, wielu sytuacjach bardzo słuszne. A teraz nagle ten dawny obóz władzy wychodzi na ulicę i w myśl tych wyśmiewanych haseł ulica i zagranica zaczyna bronić praworządności, konstytucji, krzyczeć o zamachu stanu i tak dalej. A dawna opozycja, która broniła tej praworządności, teraz jedzie po bandzie, łamiąc w mojej ocenie przepisy, tak jak w przypadku przyjęcia mediów publicznych, gdzie ja przychylam się do zdania tych prawników i również też sądu rejestrowego, który odmówił wpisu nowych władz TVP, że do złamania przepisów doszło. Jak też dokonując takich no, działań brutalnych, też grających na polaryzację, żeby zaspokoić swój własny elektorat, czyli pokazać, że jesteśmy skuteczni. Proszę bardzo, są przestępcy z PiS-u, skazani, idą do więzienia. Nie będziemy się tutaj
nie będziemy się zastanawiać, dzielić włosa na czworo, skutecznie rozliczamy poprzednią władzę. I dlatego podsumowując, moim zdaniem tutaj niestety prawo schodzi coraz bardziej na dalszy plan. Państwo prawa no, coraz bardziej jest dezawuowane i co gorsza, mamy kompletny upadek autorytetu instytucji, co jest przerażające. Mamy dualizm z punktu widzenia przeciętnego obywatela, upada jakikolwiek autorytet, gdzie przeciętny obywatel, który nie ma możliwości wniknięcia w jakieś niuanse, detale sporów prawnych, widzi, że jest sobie Sąd Najwyższy, który to z punktu widzenia przeciętnego obywatela, ten sam Sąd Najwyższy jednego dnia twierdzi A, a drugiego dnia twierdzi B. No to jak przeciętny obywatel ma potem wierzyć w jakiekolwiek prawo, w jakąkolwiek praworządność? I to jest najbardziej przerażające, że liderzy głównych obozów politycznych bawią się zapałkami, gdzie nasze państwo prawa już płonie od co najmniej 8 lat, a oni dalej bawią się zapałkami i próbują to państwo prawa coraz bardziej podpalać dla własnych interesów partyjnych. Poruszył pan temat ulicy i zagranicy, czyli tego, co przez 8 lat piętnował poprzedni obóz rządzący, mówiąc o ówczesnej opozycji jako o donosicielach. Dzisiaj w wywiadzie w Radiu Z premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że on nie donosi, on tylko informuje media zagraniczne o tym, co dzieje się w Polsce i to go różni od poprzedników. Ale doprecyzowując, panie Tomaszu, bo poruszył pan bardzo ważną kwestię związaną właśnie z tym ułaskawieniem, czyli co, w dalszym ciągu prezydent mógł skorzystać z artykułu 139 Konstytucji, tak, i po prostu nadpisać niejako ułaskawienie, które zostało już wydane w 2015 roku, i tak naprawdę to prezydent mógłby w sposób ekspresowy przywrócić wolność panu Wąsikowi Kamińskiemu, tak? Oczywiście, że tak, tylko że byłoby to przyznanie, że ten poprzedni akt łaski nie jest skuteczny w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego. No tak, To co byłoby ma. wycofaniem się i przyznaniem do błędu, co by no niedopuszczalne z punktu widzenia narracji sprzedawanej elektoratowi. Pytanie tylko, drodzy panowie, czy tym wszczęciem ponownym procedury prezydent też nie przyznaje niejako się do błędu, no bo jednak ponowne ułaskawienie prawdopodobnie dojdzie do skutku. Ale właśnie też padła bardzo ważna kwestia tej dezorientacji obywatela. To koresponduje mi nieco z tym, co usłyszałam wczoraj w przekazach medialnych dziennikarzy relacjonujących marsz, ponieważ mówili oni o tym, jakie hasła, jakie rozmowy udało im się usłyszeć wśród uczestników marszu, i tak naprawdę w dużej mierze przeważają relacje o tym, że był to marsz po prostu zdezorientowanych zwolenników PiS, którzy zastanawiali się, jak doszło do tej porażki wyborczej 15 października. Ale panie profesorze, chciałabym zapytać, czy tego typu wydarzenia, jak wczorajszy marsz, zapowiadane jego kontynuacje, jak powstały, powołany właściwie jeszcze w grudniu, co ciekawe, o to zapytam pana redaktora za moment, ale powołany już w grudniu, wykupiona domena właściwie Komitetu Obrony Więźniów Politycznych, zawiązanego w celu obrony i zbiórki środków dla dwóch skazanych posłów. Czy tego typu wydarzenia i tego typu wypowiedzi, jak ta wczorajsza, między innymi Jarosława Kaczyńskiego, czy to jest już gromadzenie paliwa, gromadzenie tego kapitału emocjonalnego, podgrzewania emocji przed nadchodzącymi wyborami europejskimi, samorządowymi, później wyborami prezydenckimi, czy to jest właśnie ta konsolidacja wyborców, a później być może konsolidacja obozu? Jak pan czyta to, co się wczoraj wydarzyło na marszu? Nie, my jesteśmy, można powiedzieć, w takim permanentnym okresie przedwyborczym. Niezależnie od tego, że był taki moment, gdzie kilka lat musiało minąć do tych wyborów, to zawsze żyliśmy ze świadomością tego, że one wkrótce nadejdą. Teraz rzeczywiście i te wybory samorządowe, i te wybory do Parlamentu Europejskiego w perspektywie prezydenckiej. Niektórzy mówią, w mniejszości dużej, ale niektórzy mówią o potencjalnych powtórzonych wyborach, tak? No, sprawa budżetu i tak dalej. Zdaje się, że jesteśmy do tego daleko, ale to dziś w tej przestrzeni debaty się pojawia. W związku z tym to są oczywiście elementy, które muszą wpływać na to,
w jaki sposób będą zachowywać się ten elektorat. I ja absolutnie się nie dziwię, że ta akcja mobilizacyjna wokół partii, która przegrała wybory, no musi mieć miejsce, tak? I żeby te, o których tu wspominaliśmy, odejścia czy podziały nie miały miejsca. No, w pewien sposób scala jest to, że te wybory są, kolejne elekcje są za chwilę. W związku z tym to w jakiś sposób trzyma. I oczywiście trzyma też, teraz się do tego odwołam, trzyma też osoba prezesa. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ta osoba, która konsoliduje ten obóz. Ale czyli nawet jak spojrzymy historycznie, to pamiętajmy o tym, że już 19 listopada 2015 roku powstał Komitet Obrony Demokracji. Tak? W związku z tym, jeśli zastosujemy pewną analogię, zobaczymy, że te głosy o upadku demokracji czy o konieczności obrony pojawiały się bardzo szybko po wyborach, w tym poprzednim układzie politycznym, prawda? One teraz po raz kolejny się pojawiają. Dzisiaj można powiedzieć z tej drugiej strony, z drugiej perspektywy, mówimy o Komitecie Obrony Więźniów Politycznych, tak? Czyli można powiedzieć ten zaczątek nowego mitu, odwoływania się do kwestii historycznie znanych, aczkolwiek pewnie wywołuje w nas to co najmniej zażenowanie, kiedy słyszymy porównania do epoki stalinizmu, czy porównania do współczesnej Rosji czy Białorusi. No to są terminy ośmieszające tak naprawdę, no ale mimo wszystko musimy się, można powiedzieć, z tą rzeczywistością mierzyć. Ale tak naprawdę my nauczyliśmy się, ja się zgodzę, że jakby polaryzacja jest tym, co jest, można powiedzieć, ogrywane mentalnie w elektoratach, i w związku z tym no, trzeba tym odpowiednio zarządzać. I to przeświadczenie o tym, żeby przekazywać ten wizerunek świata jak najbardziej negatywny, no jest tym, co was spaja. No, zwróćmy uwagę na jedną kwestię. No, pamiętamy wszyscy doskonale, bo to było całkiem niedawno, że prawie 75% poszło do wyborów i wszyscy mówili, starali się mówić o tak zwanym święcie demokracji. Ale przecież jeżeli sobie uświadomimy to, że w systemie, w którym my żyjemy, czyli gdzie nie ma obowiązkowych wyborów, w systemie takim to, co napędziło frekwencję, to była motywacja negatywna, prawda? Czyli można powiedzieć, że były niejako trzy negatywne podejścia, można powiedzieć, do tej elekcji. To znaczy, jedni mówili tylko nie PiS, drudzy mówili tylko nie opozycja, prawda? A trzeci mówili ani nie PiS, ani nie opozycja. Czyli tak naprawdę to były trzy takie mobilizacje o charakterze negatywnym, które napędzały frekwencję, prawda? I to stało się tym niekoniecznie takim kapitałem, można powiedzieć, tego, co pozytywne w polityce, bo to był wyraz bardzo skrajnych emocji, które się pojawiły. I teraz politycy cały czas wierzą w to, że emocja jest właśnie tym głównym narzędziem, z którego trzeba korzystać. Tak? W związku z tym ta dyskusja o wspólnocie, o przywracaniu wspólnoty, o łagodzeniu konfliktów na niewiele się zdaje w sytuacji, w której myślę, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jako taka bardzo, powiedziałbym, totalna opozycja, ale też Donald Tusk, Koalicja Obywatelska i szerzej koalicja rządząca, chyba są zainteresowani czymś takim, jak powiedziałbym, zimna wojna, prawda? Czyli czymś, co będzie rzeczywiście w obliczu tych wyborów nadchodzących się pojawiało, bo to jest czytelne dla elektoratu. Jeżeli 75% idzie do wyborów, to idzie bardzo dużo ludzi, którzy mają bardzo, powiedziałbym, powściągliwy stosunek do polityki na co dzień, prawda? To znaczy ich wiedza jest dość wybiórcza, jeśli chodzi o rzeczywistość polityczną. W związku z tym ich motywację bardzo łatwo wzbudzić, jeżeli właśnie do tych emocji się odwołujemy. I wówczas to musi być czytelny przekaz, tak? Na zasadzie sił dobra i zła. Tu nie może być żadnych odcieni szarości. W związku z tym to jest coś, co ma napędzać, co ma mobilizować do tego, aby po raz kolejny w tych wyborach wziąć udział. Oczywiście bardzo trudnych. Myślę, że nawet te wybory samorządowe będą dużo trudniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości niż wybory do Parlamentu Europejskiego, bo tam można rzeczywiście grać na tą nutą, o której wczoraj mówił Jarosław Kaczyński, czyli o federalizacji Unii Europejskiej, odbieranie suwerenności Polski, de facto niemalże niepodległości. W związku z tym to jest coś, co będzie wykorzystywane. Natomiast w przypadku samorządności, to też wczoraj trochę chyba popełnił pewien błąd Jarosław Kaczyński, bo powiedział jedną rzecz, że Unia Europejska, jeśli w tym kierunku będzie się rozwijać, to dojdzie do bardzo silnej centralizacji. Ale przecież to tak naprawdę jest pomysł na politykę Jarosława Kaczyńskiego. To jest silna etatyzacja, to jest silne połączenie regionów z centrum i tak naprawdę pokazywanie, czy przekazywanie elektoratowi, czy mieszkańcom poszczególnych regionów, że wszystko dzieje się niejako za przyzwoleniem rządu, no, z racji chociażby pionowego podporządkowania budżetu.
Może Jarosław Kaczyński, panie profesorze, nie lubi po prostu konkurencji w swoich metodach zarządzania i dlatego w taki sposób opisuje to. Donald Tusk też ich nie lubi, także to też trzeba mieć tego doskonałą świadomość. Panie redaktorze, a co słychać wśród samych polityków tak naprawdę o całej tej rozgrywce, do której doszło pomiędzy rządem a prezydentem ostatnio? Pan profesor mówi, zimna wojna opłaca się wszystkim. Doszło do próby sił. Myślę, że w taki sposób możemy to czytać, ale jak wygląda to z perspektywy polityków Platformy, Koalicji Obywatelskiej, z perspektywy polityków PiS-u, a być może też z perspektywy Kancelarii Prezydenta? Myślę, że ta polaryzacja, o której rozmawialiśmy przed chwilą, ona rzeczywiście opłaca się tym dwóm głównym siłom, no bo też cała ta historia z tego tygodnia jest komentowana przez tych najtwardszych zwolenników opozycji wręcz z entuzjazmem. To znaczy wreszcie, oni wreszcie dostali to, czego chcieli przez 8 lat, czyli że politycy PiS trafiają do więzień. Mniejsza z tym, jakich powodów, perspektyw, o co to w ogóle chodzi, ale ci twardzi zwolennicy Platformy, zresztą doskonale widać w mediach społecznościowych, po prostu się cieszą, że wreszcie, że to nie koniec i wreszcie politycy PiS są tam, gdzie ich zdaniem tego twardego elektoratu powinni być po wyborach. I z tego punktu widzenia też nawet ta akcja policji w Pałacu Prezydenckim, no też dla Platformy była korzystna, bo pokazała, że pokazała tym właśnie wyborcom taką twardość, że żelazna miotła Donalda Tuska działa. Dla PiSu już mówiliśmy o tym, że to jest ten mit, który też jest potrzebny. Natomiast na dłuższą metę te wszystkie historie związane z tym umownym, tak jak mówią to politycy nowej koalicji, tym przywracaniem praworządności, całym tym pakietem zmian. Też ten konflikt, który to wywołuje, i ten dualizm, który jest cały czas, bo politycy PiS po prostu nie uznają tych działań, jak nie uznali od razu na przykład odwołania prokuratora Barskiego, tak? Czyli tego działania z piątku profesora Bodnara, że na dłuższą metę jest pytanie, czy ten konflikt nie będzie zjadał po prostu tej pozytywnej agendy rządu. I trochę politycy Platformy, z którymi rozmawiałem, pisałem o tym też Rzeczpospolitej, no, obstawiają, że dopóki przynajmniej prezydentem jest prezydent Andrzej Duda, czyli jeszcze przez kilkanaście miesięcy, no ten konflikt będzie bardzo mocno zarysowany, nie usta ta temperatura nie spadnie i przez to wszystkie rzeczy, które ten rząd robił, będzie robił, tak jak zmiany dotyczące, nie wiem, przedsiębiorców czy inne, no gdzieś tam będą tonąć w tym dualizmie, jak to mówi Piotr Trudnowski, chyba ukuł taki termin duopolska. I ten stan tego dualizmu się też nie zmieni. Znaczy, PiS nagle nie uzna tych wszystkich zmian i w mediach publicznych, i w prokuraturze, pewnie w przyszłości w KRS-ie, i w Trybunale Konstytucyjnym. Więc to zasadniczo zmieni w ogóle na dłuższą metę sytuację polityczną w Polsce. I wydaje się, że jeśli PiS kiedyś za 4 lata, za 8 lat, PiS lub partia, która będzie wtedy prawicą, przejmie władzę, to też to obecna koalicja rządząca lub jej następcy też nie uznają tych zmian, które PiS czy partia, która się z niego wytworzy za powiedzmy 8 lat, będzie wprowadzać. Więc to jest dosyć zasadnicza, myślę, sytuacja, zasadnicza zmiana, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak, zwycięstwo Donalda Trumpa nie przyniosło aż takiego dualizmu, tak? Tak samo, no nie wiem, inne sukcesy tego typu polityków na świecie. Więc stajemy przed dosyć taką wyjątkową, myślę, mówię to nie i wyjątkową, i wyjątkowo niekorzystną chyba jednak sytuacją. Natomiast wydaje się, że cały czas też najtrudniej odnaleźć się w tym wszystkim tym mniejszym partiom, czyli Lewicy i Trzeciej Drodze. Zwłaszcza Szymon Hołownia ma teraz trudność do zgryzienia, no bo na początku de facto tego kilkunastomiesięcznego wysiłku prezydenckiego, tak, no bo w jakimś sensie ta prekampania prezydencka może jeszcze nie trwa, ale się za chwilę zacznie, za parę miesięcy. Hołownia jest dzisiaj w takiej sytuacji, że musi uznać, że nie ma trzeciej drogi,
między tym stwierdzeniem, czy poseł Kamiński, poseł Wąsik są posłami, czy nie. Tak? Hołownia musi odpowiedzieć, że nie są. Czyli już się opowiedział, tak? Nie jest w stanie tu lawirować między jednym a drugim. Nie jest w stanie być pomiędzy. Więc na dłuższą metę. Więc pytanie jest właśnie, co dalej też, co w takim razie z trzecią drogą, skoro się okazuje, że w tym przypadku trzeciej drogi nie ma. No, trzecia droga niewątpliwie będzie musiała wymyślić się trochę na nowo po tych wszystkich wydarzeniach, bo jednak do Sejmu poszła z hasłem jednak i z taką próbą też pokazania się jako coś odmiennego niż dotychczasowa koalicja obywatelska. Ale panie Tomaszu, ja się zastanawiam nad taką jedną rzeczą, bo przez 8 ostatnich lat, tak naprawdę 8 ostatnich lat, nomen omen, ale w okresie, kiedy właściwie pełnię władzę, bo i Sejm, i prezydent pochodzili z tego samego obozu politycznego, no nie dochodziło do aż tak gwałtownych tarć prawnych pomiędzy tymi dwiema władzami. Po części wynika to na pewno z tego, że właśnie pochodziły one z tych samych obozów politycznych, ale po części wydaje mi się, że wynikało to ze zbudowania pewnego takiego wzajemnego systemu, tak? Pewnego systemu działania, w którym obydwie te władze do tej pory były zgodne. Ale może właśnie teraz, kiedy mamy koabitację, tak, mamy władzę wykonawczą pochodzącą z różnych opcji politycznych, władzę ustawodawczą i wykonawczą, może to jest teraz właśnie dobry moment, żeby wypracować pewne kompromisy w dziedzinie sądownictwa. Profesor Bodnar na konferencji w piątek przekazał na przykład informację o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa ma zostać zreformowana, że mamy znów wrócić do modelu, kiedy to sędziowie powołują sędziów, ma powstać rada społeczna, która będzie działać wraz z KRS. Więc może ta koabitacja przyniesie nam pewnego rodzaju rozwiązania, kompromisy, które pozwolą tę podeptaną przez ostatnie lata praworządność nieco poprawić. Jak pan sądzi? Ja powiem tak, nawet nie tylko, że jest to dobry moment, co wręcz mam wrażenie, że musimy w tym kierunku iść, albo tak się już stoczymy w tę duopolskę, że ciężko będzie z tego wrócić i będzie się to toczyć właśnie w ten sposób, że ta kadencja się skończy, przyjdzie kolejna władza, będzie znowu kwestionować to, co było poprzednio i tak dalej, i tak dalej. A wiadomo, wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji geopolitycznej funkcjonujemy i pytanie, jak długo będziemy mogli tak w taki sposób się bawić wewnątrz. Więc tak, jak najbardziej moment jest adekwatny i wręcz niezbędny, żeby usiąść i dokonać wręcz takiego, powiedziałbym, trochę resetu. Tylko wymagałoby to wyjścia poza to takie myślenie polaryzacyjne, wyjścia poza pewne schematy i tego, żeby usiąść do stołu tak naprawdę i wziąć różne kompromisowe propozycje, czy nawet nie tyle kompromisowe, co po prostu propozycje wykraczające poza te dotychczasowe schematy, propozycje, które odwracałyby reformy Prawa i Sprawiedliwości, które no nie były właściwe, nie sprawdziły się, często były też niezgodne z konstytucją, czy też naruszające pewne zasady praworządności, ale jednocześnie, które nie wracałyby wprost do tego, co było przed 2015 rokiem, bo to też było dalekie od ideału i też zresztą spotykało się z krytyką wielu autorytetów prawnych, nie tylko tych sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością. Więc tak, jak najbardziej byłoby to wskazane, no tylko czy to jest możliwe w tym momencie, przy takiej temperaturze sporu politycznego? No ja niestety pozostaję tu sceptyczny i obawiam się, że możliwe nie jest, no bo tak jak mówiliśmy, ten dualizm, ta polaryzacja służy dwóm dużym obozom politycznym i tak jak tutaj słusznie pan redaktor wskazywał, no giną tutaj pozostałe partie, no bo wiadomo, mamy polaryzację, więc mamy mobilizację wokół największych, a pozostałe ugrupowania, nie tylko trzecia droga, ale lewica, która totalnie w tle i za bardzo, mam wrażenie, też nie wie,
nie wie, jak się w pewnych momentach zachować. Mamy też Konfederację, która też jakby kompletnie ginie, oczywiście próbuje przedstawiać jakieś tam też między innymi właśnie te kompromisowe propozycje, też wzywa do resetu konstytucyjnego, no ale to wszystko gdzieś ginie, no bo wyborcy patrzą tymi emocjami, tymi hasłami, wyborcy pójdą za tymi większymi, którzy podgrzewają temperaturę sporu, więc obawiam się, że będzie ciężko cokolwiek w tym temacie zrobić i dalej będzie wojna, przy której dawne wojny o krzesło pomiędzy prezydentem Lechem Kaczyńskim a premierem Donaldem Tuskiem to będzie po prostu igraszka przy tym, co zresztą już widać, no bo igraszką jest wojna o krzesło wobec aresztowań w Pałacu Prezydenckim. A obawiam się, że to jeszcze nie koniec, że możemy być świadkami jeszcze w cudzysłowie ciekawszych historii. Natomiast tak, no jak najbardziej to, co pani wspomniała, byłoby to wskazane, a wręcz niezbędne. Wszystko to, co dzieje się obecnie, wygląda na swego rodzaju takie dopieszczanie najtwardszego elektoratu, jak powiedział pan redaktor, na dopieszczanie twardogłowych, ale chciałabym też poruszyć wątek tego, co dalej z Andrzejem Dudą tak naprawdę, bo dobiegnie za półtorej roku tak naprawdę końca jego druga kadencja, na trzecią kadencję nie ma już szans z powodów konstytucyjnych. Mówiło się swego czasu i też gdzieś tam w obiegu dziennikarskim funkcjonowało takie przekonanie, że Andrzej Duda będzie próbował budować jakiś swój obóz polityczny lub zawalczyć o swój kawałek tortu w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, myśli pan, że po tym, co wydarzyło się wczoraj, po tym, bo na przykład profesor Antoni Dudek mówi, że prezydent Andrzej Duda przyznał się do błędu, że cofnął się, zrobił krok w tył, a jednak jeśli nadal będziemy funkcjonować w atmosferze tak podwyższonej temperatury politycznego sporu, myśli pan, że takie de facto koncyliacyjne ruchy, takie nawoływanie do uspokojenia emocji społecznych, myśli pan, że to jest jakakolwiek podstawa do tego, żeby przejąć jakąś część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości na przykład? Postawa jest wtedy racjonalna, kiedy czyny i słowa się ze sobą zgadzają. Ja mam odnoszę takie wrażenie, że prezydentura już w 9 roku, prezydentura Andrzeja Dudy, to jest taka prezydentura, która w zasadzie wymyka się jakimkolwiek ocenom, dlatego że często jest tak, że to jest trochę na zasadzie pewnej sprawczości, to znaczy, że my chcieliśmy widzieć, że to tak będzie, a okazywało się, że pan prezydent jakby nie mieścił się w tej definicji albo w tej prognozie. Tak? Czyli w związku z tym on zawsze, można powiedzieć, z niej trochę uciekał. Generalnie te oceny były niespecjalnie dla niego przychylne. Myślę o takim racjonalnym stworzeniu tą prezydurę, nie taką, powiedziałbym, tożsamościowym, tak, czy antytożsamościowym. W związku z tym tak to oceniamy. Oczywiście ta rola prezydenta systemie czy w ustroju państwa jest kluczowa. Natomiast oczywiście tu trzeba postawić pytanie, czy prezydent chce się z tą rolą zmierzyć, tak? I czy to jest w jego interesie? No wydaje się, że jedyny interes, jaki może mówić dzisiaj prezydenta, to jest jakiś przyczynek do jego biografii, tak? To znaczy, że sumarycznie jego prezydentura będzie oceniana pozytywnie. Poza niewątpliwie takim bardzo pozytywnym momentem to była reakcja na wojnę w Ukrainie, prawda? Że to jest to, co było zapisywane prezydentowi na plus. I rzeczywiście, ale w tej polityce wewnętrznej, czyli tutaj tak naprawdę, gdzie jego postawa byłaby kluczowa i on musiałby chcieć odgrywać rolę takiego arbitra, ale też z drugiej strony jest tak, że musimy uczciwie też powiedzieć, że póki co nie jest tak, że, a musimy się odnosić do rządzących, że nie jest wcale tak, że obóz Donalda Tuska, czy obóz rządzący w tej chwili wykonuje tego typu ruchy, poza tym, że siłą rzeczy poszedł odebrać nominację, tak, wykonuje jakiekolwiek ruchy, gesty w stronę prezydenta, oczekując niejako tej roli arbitra, tak, to znaczy, czy sprawa uchwał, tej, która została podjęta, czy te, które są planowane, sprawa niekonsultowania ewentualnej drogi ustawowej w wielu kwestiach, które obóz rządzący chciałby naprawiać, pokazuje, że no raczej ten prezydent jest ignorowany. Wiemy, że prezydent, przynajmniej taka opinia chodzi w środowisku, że bardzo nie lubi, kiedy jest ignorowany personalnie, kiedy ignorowane są jego kompetencje, tak? Więc zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest wrażliwy, można powiedzieć, na tym punkcie. Więc to też jest coś, co należałoby brać pod uwagę, oceniając to, jaką rolę on może pełnić. Oczywiście on jest wiarygodny dla swojego środowiska politycznego wówczas, kiedy jest, no, można powiedzieć, konsekwentny w tym, czego się od niego oczekuje, prawda? A ten obóz oczekuje
podobnej delegitymizacji, jaka im towarzyszy. To znaczy, wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość delegitymizuje obecny rząd, tak jak obecny rząd, będąc opozycją, delegitymizował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak? I siłą rzeczy Andrzej Duda jest właśnie w tym dualizmie, o którym mówimy, jest, można powiedzieć, wciągany w tą cały czas w tą orbitę Prawa i Sprawiedliwości, no bo chodzi o to, żeby w tej kohabitacji, o której mówimy, żeby mieć ten punkt odniesienia, czy kogoś, kto równoważy tę sytuację, która jest w parlamencie, czy tę sytuację, która jest w rządzie. Czyli w związku z tym oczekiwania są wobec niego duże. I ta presja jego środowiska też na pewno jest duża. Ja myślę, że on się mierzy trochę jednocześnie z prerogatywami i z takim rozumieniem prezydentury jako pewnej ciągłości władzy, że bycia niejako spoza obozów politycznych, a tym, że jest wychowany w jakimś duchu, można powiedzieć, nazwijmy to konserwatywnym, tak, i że być może w to wierzy, i w jakiś sposób realizuje tą agendę, która no, nie do końca mu to wychodzi, popełnia wiele błędów, ale tak naprawdę siłą rzeczy, jeśli spojrzeć, tak mówię, na te 9 lat, to on mniej więcej jest wierny jednemu kierunkowi i stara się wokół niego, można powiedzieć, organizować tę swoją aktywność. W związku z tym jest, tak jak mówię, powtarzam, jest, ta rola jest duża, natomiast wszystko zależy od pewnego układu politycznego, który się może wytworzyć w najbliższym czasie, tak? To znaczy, bo ja zgadzam się, że w perspektywie czasu ten duopol czy ta polaryzacja nam wszystkim zaszkodzi, tak? Ale wydaje mi się bardziej, tutaj no, to będzie być może taka ocena negatywna jednak dla tej prezydentury, że jedynym rozwiązaniem, jakie w tej chwili ja widzę, to jest zwycięstwo Szymona Hołowni za 2 lata, i sytuacja, w której nie startuje wręcz, nie tyle, że nie wygrywa, ale nie startuje Rafał Trzaskowski. To jest jedyna, moim przekonaniem, możliwość, że pewne akcenty się wyrównają, że nie będziemy mieli do czynienia zawsze z prezydenturą, która jest od początku do końca partyjna, ponieważ reprezentuje ją zawsze ktoś z bardzo silnego czy z największego obozu politycznego, a ktoś z takiego mniejszego obozu politycznego jak Szymon Hołownia byłby ewentualnie jakimś takim szansą na to, żeby z tą polaryzacją czy z tym duopolem w jakiś sposób zawalczyć. No ale pewnie barometrem tego, czy po stronie opozycyjnej dojdzie do wyłonienia jednego kandydata, będzie to, jak obozowi rządzącemu będzie się właśnie rządziło teraz w tak szerokim gronie i to, na ile to rządzenie będzie efektywne. Panie redaktorze, a nie sądzi pan, że my już jesteśmy w polityce o kilka kroków dalej, jeśli chodzi o sięganie po takie opcje atomowe, jak lubi się mówić, czy gdzieś tak stwierdzać dziennikarsko, bo przez ostatnie lata słyszeliśmy tylko zapowiedzi, że będziesz siedział, tak, przy bardzo wielu różnych okazjach, a teraz rzeczywiście na naszych oczach doszło do sytuacji, kiedy politycy obozu opozycyjnego zostali rzeczywiście zatrzymani, zostali doprowadzeni do więzień. Niby twardy elektorat został dopieszczony, ale czy to nie oznacza, że my będziemy teraz już doszukiwać się albo przewidywać, albo uważać za bardziej prawdopodobne tylko te właśnie radykalne rozwiązania? W polityce mówi się na przykład o tym, że Jarosław Kaczyński forsuje pomysł wcześniejszych wyborów, rozwiązania Sejmu i przeprowadzenia ich na nowo. I akurat myślę, że absolutnie PiS na wcześniejsze wybory nie liczy i nie chce ich. Takie są też przesłuchy, jeśli chodzi o same władze Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie ma żadnego sensu z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj doprowadzenie do wcześniejszych wyborów. Myślę, że w tej sytuacji, w której PiS jest, w chwili, gdy ta władza, nowa władza rządzi dopiero de facto miesiąc, nie jest obciążona takim bagażem jak władza PiS-u po 8 latach, no to jest na tej fali tego entuzjazmu jeszcze, no, wywołanego między innymi tymi działaniami, o których mówiliśmy, wśród swojego elektoratu, no to wcześniejsze wybory dla PiS-u nie mają po prostu żadnego sensu. Natomiast nie mają też sensu dla wszystkich innych, też dla tych mniejszych graczy. I to jest właśnie, ja bym jednak wrócił jeszcze na chwilę do Szymona Hołowni, Bardzo proszę. bo wydaje się, że dzisiaj. Wydaje się, że ja zadaję sobie pytanie i może będzie jakaś okazja, żeby to pytanie Szymonowi Hołowni zadać on the record. Jakby, czy on przewidywał taki rozwój wydarzeń, w którym to przywracanie, czy te zmiany w praworządności, inne historie, zmiany w mediach publicznych doprowadzą do tego, że ta polaryzacja wzrośnie tak bardzo, że on sam stanie się częścią de facto
stanie się jej częścią, tak? Nie będzie trzeciej drogi. Zastanawiam się, czy on to przewidywał, a jeśli tak, to czy ma na to sposób w przyszłości? Bo to jest, myślę, dla niego dzisiaj fundamentalne pytanie, bo jeśli rzeczywiście jest taka teza, której to już padło, o tym, że kluczem do depolaryzacji w Polsce byłaby zmiana w Pałacu Prezydenckim na kogoś, kto nie jest ani z PiS-u, ani z Platformy. To mówił też profesor Dudek, to podkreśla. Dzisiaj, w styczniu 2024 roku, szansa na to, że to nie będzie ktoś z PiS-u, ani z Platformy, przy tej polaryzacji, którą mamy, i przy tych jej efektach w przyszłości, raczej wydaje się maleją niż rosną. To oznacza, że prawdopodobnie jakaś taka zasadnicza zmiana w polskiej polityce w przyszłości nastąpi dopiero wtedy, gdy zmieni się przywództwo w samym Prawie i Sprawiedliwości. Dojdzie tam do sukcesji, tak? No To dzisiaj akces zgłosił sam Mateusz Morawiecki do ubiegania się o prezesurę tak, Prawa i Sprawiedliwości. w PiSie krąży to przekonanie samego prezesa Kaczyńskiego, który miał zaklarować właśnie nieoficjalnie i też w jakimś sensie też parę razy oficjalnie, a to mówił, że to jest jego ostatnia kadencja, że w 2025 roku przekaże partię komuś młodszemu, czy będzie sukcesja. Natomiast czy tak rzeczywiście będzie, to dzisiaj myślę, trudno wyrokować, tak jak chyba też już dzisiaj to padło, że bardzo ciężko jest przewidywać, co będzie za kilka dni, a co dopiero w perspektywie nawet miesięcy, czy jeszcze w ogóle lat. Tak, od tak dawna mówi się o przekazaniu władzy w Prawie i Sprawiedliwości, że już następcy Jarosława Kaczyńskiego starzeją się powoli i samemu jemu ciężko jest wyłonić kogoś młodszego. Natomiast, panie redaktorze, ale to mówi pan o Szymonie Hołowni, czyli on pozwolił trochę Donaldowi Tuskowi obsadzić się w roli takiego zderzaka, zostając marszałkiem Sejmu i właściwie będąc teraz jedną z osób, która jest na pierwszej linii frontu tego sporu o immunitety poselskie, chociażby posłów Wąsika i Kamińskiego. To jest kolejne pytanie do Szymona Hołowni, czy on od początku obstawiał to, że chce być naprawdę marszałkiem Sejmu. Ja pamiętam w ogóle, że były rozmowy w koalicji na początek, że wszyscy liderzy partii koalicyjnych będą po prostu wicepremierami. Nie było wtedy, i chyba był taki wariant, w którym nie było mowy o tym, że Hołownia będzie marszałkiem. No ale zakładam, że nie spodziewał się, że będzie musiał podejmować aż takie decyzje. Chociaż jak mówię, trzeba go o to po prostu zapytać, to na pewno dzisiaj ewidentnie, chociaż choćby chciał tego, czy nie chciał, no stał się stroną w tym sporze, i to jest po stronie tej, w tym samym miejscu, gdzie jest Tusk i Platforma. Panie Tomaszu, w takim razie no, my tutaj przedtem omawialiśmy sobie taki dosyć idylliczny scenariusz kompromisu, który mógłby wyniknąć z bieżącej koabitacji, ale jak obstawia pan rozwój wydarzeń w najbliższym czasie? Będziemy świadkami kolejnych awantur, kolejnych sporów związanych z praworządnością, ze stanowieniem prawa w Polsce, z tym, że jedna izba Sądu Najwyższego na przykład nie uznaje rozstrzygnięć drugiej izby Sądu Najwyższego. Co ciekawe, pod tytuł panów książki, którą wydali panowie wespół ze Stefanem Sękowskim, ma taki podtytuł właśnie, że upadła praworządność, ale jak ją podnieść? Tylko czy my jeszcze czekamy na ten ostateczny upadek, czy już możemy powoli próbować podnosić tę samorządność? Bo to, że to ten kontrowersyjny sposób przejęcia mediów publicznych, no nie był sposobem na przywrócenie praworządności w Polsce, no to już niejako sąd rejestrowy przyznał to w swoim ostatnim orzeczeniu. Czyli co to, te bieżące awantury to jest dopiero wstęp do tego, co nas jeszcze czeka? Ile takich jeszcze pozaszywanych gdzieś sporów o praworządność mamy, pana zdaniem?
się zastrzegając, że przewidywanie w polskiej polityce to czasami wróżenie z fusu, bo tak wiele się zmienia i tak dynamicznie się dzieje, jak zresztą na początku tutaj mówiliśmy, że sam ten marsz miał być obronie mediów, a potem nagle pojawił się zupełnie nowy temat. Natomiast gdzieś tam no, spróbujmy pobawić się w takie przewidywanie i ja obawiam się, że odpowiadając na Pani pytanie, że tak, że czekają nas jeszcze kolejne awantury, jeśli któraś ze stron w końcu nie pójdzie po rozum do głowy, nie spróbuje tego trochę wyciszyć, uspokoić. Przede wszystkim czekają nas awantury w kontekście wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa, no bo jak wiemy, tutaj mamy bardzo mocny dualizm, który sprowadza się do tego, że część środowisk uznaje na przykład tak zwanych neosędziów, a część środowisk nie uznaje. Część środowisk uznaje KRS, część nie uznaje. I to powoduje, że w samym wymiarze sprawiedliwości rodzi się coraz większy dualizm, który może prowadzić do tego, że jeżeli będziemy dalej szli tą ścieżką, to za jakiś czas okaże się, że tak naprawdę idąc do sądu, przeciętny obywatel nie będzie miał pewności, czy wyrok, który uzyska, cokolwiek mu da, bo ten wyrok może być przez część uznawany, przez część nie, i bardziej będzie się patrzyło na to, czy wylosuje się do składu sędziowskiego tak zwanego neosędziego, czy sędziego powiedzmy ze starej KRS, co moim zdaniem może być tragiczne i opłakane w skutkach. I jestem w stanie sobie wyobrazić niestety taki scenariusz po tych historiach z przejęciem mediów, że również pojawia się na przykład uchwała Sejmu w sprawie skrócenia kadencji obecnej KRS z racji tego, że ta obecny skład KRS-u budzi wątpliwości co do jego konstytucyjności. I tutaj abstrahując od dyskusji na temat tego, czy obecny skład jest zgodny z konstytucją, czy nie, natomiast oczywiste jest, że obecny obóz rządzący uważa, że nie jest zgodny z konstytucją. No i wyobraźmy sobie, że jest uchwała, podobnie jak była uchwała w sprawie mediów publicznych, która na przykład obliguje, nie wiem, czy ministra sprawiedliwości, czy kogokolwiek, czy rząd, premiera, do podjęcia natychmiastowych, niezwłocznych, wszelkich niezbędnych działań do tego, żeby przywrócić praworządność i skazająca kadencję obecnej KRS. I nagle okazuje się, że Sejm sobie powołuje nową KRS zgodnie z innymi zasadami i mamy dwa KRS-y i jesteśmy świadkami znowu niedopuszczalnych, absurdalnych awantur przy samym budynku na przykład KRS-u. No, brzmi to jak po prostu jakiś absurd, ale wcale moim zdaniem nie jest to niemożliwe. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, natomiast po tych obrazkach wszystkich tego się najbardziej obawiam. Plus to samo może dziać się w Sądzie Najwyższym, gdzie też mamy przecież wzajemne nieuznawanie się poszczególnych sędziów, co to nie jest tylko takim polityczną wojną na górze, którą moglibyśmy sobie pomyśleć, że gdzieś tam na górze się politycy i sędziowie w Sądzie Najwyższym wspierają, ale to powoduje już od dawna skutki dla obywateli, którzy czekają czasami na rozstrzygnięcia istotnych tematów przez Sąd Najwyższy na przykład i nie mogą się doczekać, bo Sąd Najwyższy nie jest w stanie się zebrać i podjąć decyzji. Przykładem tego jest na przykład spory w tak zwanych sprawach frankowych, frankowiczów z bankami, gdzie już w 2021 roku miał Sąd Najwyższy wydać uchwałę rozstrzygającą pewne istotne kwestie w tych tematach, no ale Sąd Najwyższy kilkukrotnie próbował się zebrać, żeby to zrobić, ale nawet nie zaczął merytorycznie rozpatrywać sprawy, gdyż jedni sędziowie z drugimi sędziami nie chcieli usiąść przy jednym stole i wspólnie orzekać, no i uchwały nie ma, wątpliwości, które były musiały być rozstrzygane w zupełnie inny sposób. I na tym też cierpią obywatele. Dlatego no, obawiam się tego bardzo mocno, zwłaszcza, że mam wrażenie, że czasami przynajmniej wśród niektórych przedstawicieli, nie mówię o politykach, bo politycy wiadomo, że grają na elektoraty i grają pewnymi przekazami, narracjami, a mam tu na myśli przedstawicieli świata szeroko pojętego, świata prawa, czy to sędziów, prawników, autorytety, naukowców z nauki prawa, tych, którzy występują przeciwko PiS-owi, przeciwko tym wszystkim zmianom, naruszeniom praworządności,
że też za bardzo przynajmniej niektórym udzieliła się ta polaryzacja i za bardzo niektórzy zaczynają mylić rolę, powiedzmy, nie wiem, pełnomocnika procesowego, tak jak gdzie, nie wiem, jako prawnik występując w imieniu klienta, oczywiste jest, że przedstawiam argumenty również co do prawa, takie, jakie są korzystne dla mojego klienta, niezależnie od tego, czy one są prawdziwe, czy się z nimi zgadzam, czy nie. Natomiast czym innym jest bycie pełnomocnikiem, a czym innym jest bycie autorytetem prawnym, który występuje w debacie publicznej i ma szukać tego w miarę możliwości obiektywnego rozwiązania i szukać i być neutralnym w sporze politycznym. I mam wrażenie, że niektórym prawnikom również udzieliła się ta polaryzacja. I również chcą iść w kierunku radykalnych rozwiązań. I tak trochę mam wrażenie, że dla niektórych jest to taka kwestia trochę, nie wiem, jakiejś wendety, odwracania takiego wszelkimi możliwymi sposobami. I pojawiają się wręcz argumenty, które można powiedzieć są odwróceniem argumentów, które słyszeliśmy ze strony PiS-u, gdzie były na przykład słynna wypowiedź świętej pamięci Kornela Morawieckiego, który mówił o tym, że prawo nie może być niezgodne z dobrem narodu. Tak teraz mamy wypowiedzi, że o samoobronie konstytucji, mamy wypowiedzi o tym, że w obronie demokracji można stosować również środki, które są nie do końca praworządne. No, to wszystko źle to wygląda i ten taki radykalizm w przywracaniu praworządności również może prowadzić do jeszcze większego jej podkopywania, bo na tym polega też między innymi idea państwa prawa, rządów prawa, że cel nie powinien uświęcać środków. Te środki również powinny być zgodne z prawem. I tak jak w przypadku mediów publicznych, spokojnie można było złożyć projekt ustawy, który miałby wykonywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który miałby przywracać należną rolę w zakresie mediów publicznych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i poczekać, co zrobi prezydent, postawić wtedy prezydenta przed faktem, gdzie on musiałby podjąć decyzję, czy zachowa się właśnie w sposób wyważony, zgodny z zasadami państwa prawa, czy też nie, czy to on będzie tą osobą tutaj wszystko hamującą i wetującą przepisy, które mają przywracać praworządność i dopiero wtedy zastanowić się nad dalszymi działaniami. No ale to by było zbyt łagodne, zbyt ugodowe, trzeba było iść na ostro, no bo jednak obiecało się elektoratowi, że będzie twardo, że będzie szybko, radykalnie. No i tak też zrobiono, ze szkodą dla państwa prawa. A my w takim razie myślę, że też, że jako obywatele też taki apel do wszystkich państwa, do wszystkich naszych widzów, żebyśmy też nie stracili z oczu tego, że poszukując widowiska politycznego, żebyśmy nie stracili tego dobra wspólnego jednak z oczu i oczekując igrzysk, aby nie doszło do tego, że ta rewolucja przywracania obecnie praworządności no, nie zacznie pożerać własnych dzieci. Drodzy panowie, panom bardzo serdecznie za dzisiejszą dyskusję dziękuję. Jak można było po głosach wszystkich panów wywnioskować, no, ta rzeczywistość społeczno-polityczno-prawna zmętniała nam dosyć mocno w ostatnich dniach, ale po to są właśnie takie spotkania, żeby bieg tych wydarzeń Państwu nieco naświetlić i wyjaśnić. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Łukasz Młyńczyk, pan mecenas Tomasz Dziękuję Kurul bardzo. i pan redaktor Michał Kolanko. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Dziękuję. Gabriela Masztawiak i zapraszam Państwa na kolejne rozmowy, bo niewątpliwie będziemy śledzić dla Państwa i z Państwem to, co będzie działo się w polityce krajowej w najbliższych dniach, dlatego też zapraszam serdecznie na nasz kanał, no i zapraszam oczywiście do naszej księgarni, bo tam książka dostępna współautorstwa pana mecenasa Purula Upadła praworządność, jak ją podnieść. Dziękuję raz jeszcze, dobranoc, do zobaczenia.